Proszę Państwa, zanim zaczniemy sesję, chciałem za chwileczkę przedstawić osobę, którą tą sesję przeprowadzi. Przez wiele lat w nauce, w archeologii i w innych dziedzinach korzystano z tak zwanych niekonwencjonalnych metod badawczych, uzyskując informacje dotyczące ukrytych skarbów archeologicznych i różnych innych rzeczy. Metody te można określić jako radiostezja, hipnoza, jasnowidzenie oraz postrzeganie na odległość. Określają one możliwość uzyskiwania informacji poza normalnym zakresem rozumianym jako ludzkie zmysły. Wielu współczesnych, światowej sławy egiptologów używa tych metod oraz wyszła ze znanego Instytutu Edgara Cayce w Virginia Beach. Jak wiadomo, Edgar Cayce był znanym amerykańskim jasnowidzem, często określanym mianem śpiącego proroka. W tym przypadku będziemy świadkami sesji hipnozy z Anną Dolińską. Sesję przeprowadzi specjalista od hipnozy, pan Bolesław Zaremski. Po raz pierwszy spotkałem Bolesława w Mysłowicach w czerwcu 2010 roku w czasie publicznej sesji z Lucyną Łobos. Bolesław wręczył mi wtedy płytę CD z nagraną w marcu 2009 roku, czyli ponad rok wcześniej, sesją hipnotycznej regresji wieku z Anią. Było to o tyle ciekawe, że w czasie tej sesji włączyła się nagle do rozmowy istota duchowa, która przedstawiła się jako Enki, czyli ta sama, która przekazywała informacje poprzez Lucynę. Powiedziane wtedy było, że Lucyna w pewnym momencie się wycofa i że Ania będzie kontynuowała jej dzieło, czyli informacje będą przekazywane również przez nią. Przypominam, że sesja została nagrana w marcu 2009 roku, kiedy żadne znaki na niebie czy na ziemi nie wskazywały, że Lucyna może opuścić naszą fundację i wycofać się ze współpracy z nami, z Polską Fundacją, która przecież została dzięki niej stworzona. A jednak w listopadzie zeszłego roku na wspólnym spotkaniu w Chicago Lucyna wręczyła mi rezygnację z fundacji i z funkcji wiceprezesa zarządu fundacji. Dlaczego? Jaki był prawdziwy powód? Pozostanie to dla nas do tej pory tajemnicą. Oficjalnie Lucyna podała powody osobiste. Od tej pory kontakty między nami są sporadyczne i Fundacja Amerykańska The Mysteries of the World, z którą współpraca do tej pory układa się bardzo dobrze, poszła nieco inną drogą niż nasza polska fundacja. Tak więc spełniła się ta dziwna przepowiednia z marca 2009 roku. Ten fakt uwiarygodnił w naszych oczach informacje płynące poprzez Anię. Uwiarygodnił również źródło tych informacji, czyli istotę duchową, którą znamy jako Enki i która w sesjach hipnozy z Anią przedstawia się również jako Samuel. Pan Bogusław Zaremski jest osobą, dzięki której Ania dotarła do naszej fundacji, który został przez nią wybrany, który wzbudził jej zaufanie i od tej pory pomaga jej i nam w kontaktach z drugą stroną. Mam teraz ogromną przyjemność przedstawić Państwu tego niezwykłego człowieka, doskonałego fachowca o wielkim sercu i ogromnej wrażliwości duszy, dla którego hipnoza jest pasją życia. To on poprowadzi obecną wyjątkową sesję z Anią Dolińską. Bolesławie, bardzo proszę. No to co, może zaczniemy? Słychać mnie? Dobrze. Nic nie będę mówił na swój temat, wszystko powiedział Andrzej. Sprawami tymi zajmuję się dawno, dawno, dawno. Bardzo mnie to pasjonuje i jestem wdzięczny Andrzejowi za to, że umożliwia mi również uczestniczenie w tym projekcie. No to ja przystępuję do swojej roboty. Jeszcze powiem parę słów na temat przebiegu całej tej sesji. Ponieważ Ania jest medium, które wymaga, żeby uzyskać dobry kontakt z drugą stroną, musi być w głębokim transie. Inne media czasami nie potrzebują głębokiego transu, ale Ania jednak w tego. I wprowadzę ją w ten trans, powiedzmy dwuetapowo, żeby ją odprężyć, przygotować, a żeby ten trans był odpowiedniej głębokości. Tyle. No to chodź.
Rozluźnij się całkowicie. Rozluźnij się. I patrz mi w oczy. W jedno oko. I rozluźniasz się, rozluźniasz się, rozluźniasz się. No już ci oczka mrużą się, mrużą, mrużą. Zamykają się. Ania jest w transie. Ten trans jest płytki. Ale widać, że już jest gotowa, przygotowana. Teraz ją przebudzę i położy się. Dla wygody, bo to będzie trwało z godzinę. Dmuchnę w jej oczy i się budzisz. Możesz się położyć. Uj, 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 uj. Czy chcesz to? Wystarczy. Jak to zrobić, żeby się to dalej nie porównało tego? Ale tak? Mhm. Jeszcze? Nie. Ja będę jednak musiał mieć wolną jej prawą rękę. Możesz też drugą tego. Ponieważ robiliśmy to już mnóstwo razy, ale zrobię całą procedurę, żeby Państwo się mniej więcej zorientowali, na czym to polega. Teraz chodzi o to, żeby ona jeszcze bardziej odprężyła całe swoje ciało i później jej osobowość, ta fizyczna, ta świadoma część zostanie odprowadzona gdzie indziej. Tu zostanie tylko jej ciało i przez jej ciało będzie przemawiał Samuel Enki, którego poproszę, a on oczywiście zorganizował całą tą imprezę dzisiejszą i na pewno będzie i się odezwie. Teraz proszę, ażebyś odprężyła się cała. Zaczynamy jak zwykle od prawej nogi. Cała twoja uwaga skupiona jest na prawej nodze i zaczynasz czuć, że ta noga zaczyna być coraz cieplejsza, coraz cięższa, coraz cięższa. A teraz skup się na swojej lewej nodze. Lewa noga od stopy coraz cieplejsza, coraz cięższa. Nie zamykaj mi jeszcze oczu. Teraz rozluźniasz mięśnie brzucha, pośladki i rozluźniasz ręce. Zaczynasz od lewej dłoni, lewe przedramię, ramię. A teraz przenosisz swoją uwagę na lewą rękę i tak samo rozluźniasz coraz bardziej, rozluźniasz się coraz bardziej i bardziej. Oddechy pogłębiają się, wyrównują się. Dobrze. Czoło gładkie. Popatrz na mnie w to światełko, w tą czarną gwiazdkę w środku światełka i w miarę wpatrywania się w to światełko, twoje powieki zaczną stawać się coraz cięższe. Jeszcze nie. Coraz cięższe, oczka łzawią, powieki opadają, zamykają się. Powieki zamknięte. Teraz się sklejają mocno, tak mocno, że dopiero na wyraźne moje polecenie będziesz mogła otworzyć oczy. Teraz pogłębię trans jeszcze głębiej. Stawiam cię na szczycie schodów. Będę liczył od 10 do 1 w dół, a ty po tych schodach będziesz schodzić coraz niżej, w coraz głębszy trans. I zaczynam liczyć. 10. Stoisz na szczycie schodów. Przed tobą schody wygodne, szerokie, bezpieczne. Schodziłaś już po nich mnóstwo razy. I liczę 9 i schodzisz niżej, 8, jeszcze niżej, 7, 6, 5, jeszcze niżej, jeszcze głębiej, 4,
3, 2, 1. Jesteś już w bardzo głębokim transie, ale dla sprawdzenia i dla Państwa jeszcze pokażę głębokość tego transu. Poprzez sugestię, wprowadzam taką sugestię, że ta prawa ręka ochładza się, krew zaczyna odpływać, przez to ręka staje się coraz lżejsza i teraz sama, samoczynnie zacznie się podnosić do góry, sama, samoczynnie do góry i czym głębiej będziesz wchodzić w trans, ta ręka będzie się podnosiła coraz wyżej i wyżej, bardzo dobrze, już widzę, ręka już drga, już chce iść do góry, jeszcze momencik i już ręka zaczyna się podnosić, do góry, w kierunku czoła, jak dotknie czoła, Ania będzie w bardzo głębokim transie. Jeszcze bardzo dobrze, I już jesteś w bardzo głębokim transie. Jesteś całkowicie spokojna, jesteś całkowicie bezpieczna. Są z tobą twoje anioły, są moje anioły, są Andrzeja anioły. Jesteś całkowicie bezpieczna. Teraz poproszę inicjatora całej tej dzisiejszej konferencji, czyli Samuela, czy ewentualnie ktoś może powiedzieć pana Enki, to jest ta sama osoba, z tym, że może w troszkę różnych aspektach, różne funkcje. O, już się odezwał. Witam cię. Nie rozkręcaj się tak bardzo. Przystopuj już trochę. No dobrze, dobrze. Teraz jest publiczność, to specjalnie to zrobiłem. Samuel. Dziękuję tobie. Na razie. Dziękuję. Ale witam ciebie, Andrzeja. Witam. I wszystkich tu zgromadzonych. Czekacie i nie wiecie, czego się spodziewać po dzisiejszej sesji. To najpierw wystarczająco głośno. Może powiem wam, co się dzieje na widowni. Kochani, ten teatr ja sobie wybrałem. Ten teatr ja wypełniłem wami i nie tylko wami. Ja, Samuel, zapraszam anielskie uzdrawiające energie. Spójrzcie na boki, jak oni wchodzą. Wiele osób widzi, czuje od samego początku tej istoty. Wiele osób uroniło łzy tutaj na widowni. Teraz, kochani, anielskie, uzdrawiające energie spacerują między rzędami. To nie będzie tylko przekaz. To będzie sesja uzdrawiająca dla was,
abyście widzieli, jak macie pracować z istotami światła, które są dla was, które was bardzo kochają i chcą wam pomóc. Proszę, abyście wszyscy na początek skupili się na swoich stopach. Tyle, ile was jest tutaj na widowni, tyle jest istot razy 10. Te istoty zakładają wam poduszki na wasze nóżki, ciepłe paputki energetyczne. Przez całą sesję ta energia będzie wchodzić przez wasze stopy do waszego organizmu. Będziecie czuć bardzo duże ciepło, mrówki, ale to jest bardzo przyjemne uczucie, przyznacie później. Przyszliście tutaj po to, aby pomóc sobie i planecie Ziemia. Dlatego Matka Ziemia ofiaruje wam miłość, światło i przyjmujcie przez wasze nóżki tą energię. Przyjemne uczucie. A teraz ja, Samuel, usiądę sobie na schodach, na widowni i będę was obserwował z miłością. Kochani, Ania za wiele o sobie nie powiedziała. Dlatego ja powiem parę słów o niej. Jako dusza przyszła na ziemię z takim zadaniem, z taką misją. Musieliśmy nauczyć ją głęboko podczas medytacji samoistnie wchodzić w trans, aby mogła podróżować nie tylko po waszej ziemi, ale po to, aby mogła wracać do siebie, do domu, z którego powiem, że nie chciała wracać tu z powrotem na ziemię. Sai Baba, który był jej przewodnikiem i nauczycielem przez okres 4 lat, nauczył ją miłości bezwarunkowej. Gdy Sai Baba skończył swoje zadanie, przyszedłem ja, Samuel, do Ani, przedstawiając jej się
Właśnie, jako Samuel. Nie wiedziała, kim jestem, ale to była kwestia czasu. Pokazywaliśmy jej, jakie ma zadanie do wykonania tu, w tym czasie, na ziemi. Pokazywaliśmy jej piramidę fizyczną, gdzie wchodziła do komnaty jako kapłanka Izyda, córka Słońca i Księżyca. Te wizje powtarzaliśmy jej bardzo często. Wchodząc do komnaty, zawsze w dłoniach trzymała dwie piramidki przechodzące się wzajemnie. Schodząc w dół z komnaty przez sarkofag, układała tą piramidkę głęboko w ziemi, w komnacie obecnie. Komnata ta jest czubkiem piramidy mentalnej, którą biali bracia stworzyli po wybudowaniu fizycznej piramidy. Właśnie tak. Tak sobie wyobrażacie to. Widzę, czuję wasze myśli. Dobrze to sobie wyobrażacie. Wasze paputki zmieniają kolor z koloru niebieskiego, wchodzą w kolor różowy, białe smugi wypełniają wasze ciała. Poczujcie tą energię, to jest dla was, kochani. Gdy poczujecie ból w swoim organizmie, zwróćcie na to uwagę i pokochajcie to miejsce. Bardzo pokochajcie. I niech energia płynie dalej w waszych ciałach. Kochani, historii całej nie będę wam opowiadać, bo nie będziemy cofać się do tyłu. Idziemy do przodu, bo czas ucieka. Dwie przenikające się piramidki. Piramida fizyczna, piramida mentalna zostały
wykonane już na moje polecenie z kryształu w Indiach. Najpierw została wykonana jedna piramidka, druga i trzecia. Te piramidki są bardzo ważne i będą miały one bardzo duże znaczenie podczas ceremonii 11 listopada roku 11. Ale zanim, kochani, dojdziemy do listopada, muszę odpowiedzieć na wasze pytania, które płyną teraz do mnie. Dlaczego kryształowa piramidka, a nie urządzenie z mumii budowniczego, tak jak przekazywałem przez łączniczkę Lucynę. Kochani, trochę się pogubiliście. To nie może być, kochani, tak mechanicznie, tak pusto, tak bez serca umieszczenie urządzenia w dniu dzisiejszym w sarkofagu, bo wy, kochani, musicie się obudzić. Musicie wiedzieć, kim wy jesteście. Cały wszechświat woła. Nie tylko słońce, nie tylko planeta X, ale i Ziemia drży. Wszystko musi iść swoim torem, w swoim czasie. Kochani, ceremonia, która ma się odbyć 11 listopada roku 11, ma podnieść waszą świadomość. Istoty światła, które schodzą na Ziemię w ogromnych ilościach, coraz więcej ludzi widzi je, rozmawia z nimi, pracujecie z nimi, widzicie ich poprzez wasze sprzęty, aparaty i nie tylko, kochani. Te istoty chcą wam pomóc. Są to anioły. Tak je nazywajcie, bo wy macie do nich zaufanie od dziecka.
gdyby ceremonia miała się odbyć. W tym tygodniu niestety zakończyłaby się porażką. Jest was jeszcze zbyt mało. Kochani, musicie zdać sobie sprawę, że to, co dzieje się na waszej planecie, te wszystkie kataklizmy, które w swej ilości zwiększają się z coraz większą siłą, uderzają, są po to, abyście zdali sobie sprawę, że wy możecie to wszystko zatrzymać. Wy, ludzie, macie w sobie ogromną siłę, potężną moc w swoich sercach, największą energię na świecie. Posiadacie wy miłość. I wy, kochani, tą energią zatrzymacie te wszystkie kataklizmy na waszej planecie. Pytasz, jak to możliwe, słyszę. Tak, w tym tygodniu nie dalibyście rady. Mówiłem od jakiegoś czasu o wielkim, płaczącym, wodnym grzybie. Wiele istot, schodząc tu na waszą planetę, pragnie, aby nie było to tak tragiczne. Jednak to, kochani, będzie miało miejsce w ciepłe dni jeszcze tego roku. Nie chcę was straszyć, ale chcę was prosić o wysyłanie tej pięknej energii do wszystkich i wszystkiego, co was otacza. Wy tą energią będziecie rozświetlać planetę, istoty światła, które schodzą na waszą Ziemię, będą minimalizować wybuch wielkiego wodnego grzyba. Jednak to spowoduje, że ludzie inaczej zaczną patrzeć na energię,
które są wokół was. I dlatego w listopadzie będzie was bardzo dużo w Egipcie. Kochani, ceremonia w Egipcie będzie odbywała się w dwóch etapach. Kryształowe piramidki, które są wykonane już w Indiach, w niedługim czasie zostaną przewiezione na ziemię egipską. W tym momencie, kochani, wy oprócz energii kryształu, która jest sama w sobie potężną energią, to wy, kochani, proszę was, abyście wysyłali tą piękną energię, którą macie w sercu, właśnie w kierunku tych kryształowych piramidek. Piramidki te będą się ładować tą energią. Jednak negatywne energie, które też będą wysyłane w kierunku kryształowych piramidek, będą zamieniane w miłość. I tylko energia miłości zostanie wchłonięta przez kryształowe piramidki. Pierwszy etap ceremonii. Zostały wybrane 4 anioły, ziemskie anioły. Bardzo silne energetycznie. Zostały zaproszone. Na pierwszą ceremonię. Jednak przyznam, że mają iskrę niepewności i mają prawo do tego. Jednak przyjdzie czas i same będą gotowe i same zgłoszą się. Pierwsza ceremonia odbędzie się o godzinie 11:00 w Wielkiej Piramidzie.
Jednak wcześniej, przed całą ceremonią, zostaną przez fioletowego anioła dwie piramidki ułożone w komnatach Mekrinosa i Hefrena. Fioletowy anioł sam zamieści kryształowe piramidki w odpowiednim miejscu w komnatach. Fioletowy anioł był tam, czuł i wie, w którym miejscu kryształowe piramidki zostaną umieszczone. Natomiast najważniejsza kryształowa piramidka, która pochłonie najwięcej energii miłości, zostanie umieszczona w sarkofagu w piramidzie Cheopsa. Cztery anioły muszą być odpowiednio przygotowane. Nie może być w nich lęku, nie może być w nich ciemności. Cztery anioły ubrane w jasne szaty, w drewnianych butach, bez ozdób metalowych na ciele, przed godziną 11 wejdą do komnaty króla. Wejdą z kryształową piramidką. Wejdą z energią, która zostanie przetopiona na złote pręty, która zostanie umieszczona również w sarkofagu. Ta pani pyta, już odpowiadam. Te złote pręty mają być przekaźnikiem energii. Te złote pręty mają być od was, kochani. Nie chodzi nawet o złoto. Tylko najważniejsza jest wasza energia miłości. Dlatego
w dniu dzisiejszym. Tak bardzo oficjalnie. Ja, Samuel, proszę Was o dar Waszego serca w formie złota. Kochani, czy to zerwany łańcuszek, czy pierścionek bez oczka, jeżeli dacie to z miłością, to wtedy to jest najpiękniejszy dar. I z tego złota będą zrobione pręty, na których w sarkofagu zostanie umieszczona kryształowa piramidka. Pręty te są nośnikiem energii, które będą ułożone na granitowych postumentach. Pręty te muszą być ułożone wzdłuż sarkofagu, po środku, długości 1/3 wewnętrznej długości sarkofagu. Na jednym pręcie w języku polskim, na drugim pręcie w języku hebrajskim proszę o umieszczeniu napisu "Nie tylko chlebem człowiek żyje". Cztery anioły, które wejdą do komnaty króla, przez 5 kwadransów będą tam przebywać. Uaktywniając Waszą energię, która została skumulowana w kryształowej piramidce i w złotych prętach. Przez 5 kwadransów, kochani, będzie ściągana energia z gwiazd, z Oriona i z innych części Wszechświata. Po ścianach piramidy mentalnej, do samego czubka piramidy mentalnej, po to, aby grubym strumieniem energii przeszła ona przez komnatę króla do sarkofagu. W tym momencie w piramidzie będą tylko 4 anioły i nie więcej niż 10 osób w galerii.
komnacie króla. Będą kochani, sam Jezus, będzie Maria, matka Jezusa, bo tak akurat Ania czuje się wtedy bezpieczna. Będzie Izyda, będzie Anubis, będę ja i wiele innych istot światła, które wam będą pomagać. Po tej ceremonii piramida będzie pusta do momentu drugiej ceremonii o godzinie 23:00. I na tą drugą ceremonię, kochani, ja was zapraszam. Na jednym boku piramidy staną same kobiety. Na drugim boku mężczyźni. Ponownie kobiety na trzecim boku i mężczyźni na czwartym. Stworzycie koło wokół dużej piramidy. I wy energią swoich serc, bo to będzie piękna medytacja, modlitwa dla Matki Ziemi, uruchomicie swoją energią miłości, energią pięknej miłości, uruchomicie fizyczną piramidę. Te światełko z waszych serc będzie sobie tak pomalutku wchodzić po ścianach piramidy aż do czubka. W tym momencie nastąpi połączenie skumulowanej energii w sarkofagu z czubkiem piramidy fizycznej. Energia ta zostanie wystrzelona z jednej piramidy, z drugiej piramidy, z trzeciej piramidy, prosto do Oriona. Wtedy, kochani, to potrwa trochę. Nie będziecie tego widzieć z minuty na minutę. Ale płaszcz ochronny dla waszej planety zostanie rozłożony. Planeta Ziemia zostanie zatrzymana. To wy, kochani, swoją energią nie dopuścicie
do przebiegunowania waszej ziemi. Jednak na waszej planecie będą budzić się wszystkie czakramy, wszystkie miejsca mocy. Aby dodatkowo wzmocnić ten parasol ochronny, który będzie chronił waszą planetę Ziemia przed skutkami nadaktywności Słońca, zbliżającej się planety X. A co u was na Ziemi? Kochani, zaczną się przesuwać piaski. Ziemia zacznie się również przesuwać, ale to będzie miało miejsce tylko i wyłącznie dla waszego dobra. Poszukujecie od bardzo dawna wejścia do labiryntu. Kochani, gdy piaski zaczną się rozsuwać, wejścia, komnaty same zaczną wam się odkrywać. Ale kochani, tą wiedzę, którą zostawiliśmy dla was, abyście mogli w tych czasach odczytać ją, zrozumieć ją, musicie, kochani, czytać ją na poziomie serca. Nie inaczej. Nie spieszcie się na siłę, aby wejść do komnat, które czasami mogą zrobić krzywdę. Przez tyle tysięcy lat tak bardzo pilnowaliśmy tego, żeby wszystko dotrwało do obecnych czasów. Ale wy, kochani, musicie być świadomi, sercem świadomi tego, co odkryjecie w komnatach, wokół piramid. Anielskie uzdrawiające energie stoją przy każdym z was. Pięknie pracują. Niektóre dmuchają na was. Niektóre masują. Kochani, każdy z was osobna niech skupi się teraz na swojej dolegliwości, którą wie, że ma w swoim organizmie. Zamknijcie oczy i poproście swoje anioły
o światło właśnie w to chore miejsce wasze. Poczujcie, zobaczcie, jak ta energia wchodzi w wasze ciało. Możecie się czuć trochę pijani, ale to bardzo pozytywny objaw. Mdłości w żołądku, też bardzo pozytywny objaw. To, co wam nie pasuje, oddajcie waszym aniołom. One chętnie zabiorą to. A wy pochłaniajcie teraz energię światła, która wchodzi przez wasze głowy i miesza się z energią, która płynie przez wasze nogi. Zastanawiacie się, czy ta ceremonia w listopadzie tego roku wystarczy. To zależy od was. Jednak ja widzę dalej, aniżeli wy, kochani. I dlatego w dniu dzisiejszym już mogę powiedzieć, że tak, odkopiecie mumię budowniczego. Tak jak mówiłem, przez łączniczkę Lucynę. I również w pięknej ceremonii roku 12 przeniesiecie ją do sarkofagu w Wielkiej Piramidzie. Ale przedtem, kochani, musicie wyrównać swój poziom wibracji z wibracjami anielskimi, bo to jest ten czas. Jeżeli chcecie żyć w szczęściu, w miłości, w dobrobycie duchowym, to jest najwyższy czas. Musicie się, kochani, obudzić, a czasami to przebudzenie dla was, dla ludzi, bywa bolesne. Ale teraz już wiecie, jak macie pracować z istotami światła. Są osoby, które oczywiście mają prawo do tego, że nie dowierzają. Ale przyjdzie czas, że też uwierzą. Mam jeszcze informację dla was, którą specjalnie zostawiam na sam koniec. Ale najpierw, Andrzeju, czy masz jakieś pytania?
słucham. Proszę o włączenie mikrofonu, dziękuję. Tak, Samuelu, mam pytanie, mianowicie, żeby ta ceremonia mogła się odbyć w Egipcie, muszą zaistnieć warunki, żeby no, parę tysięcy ludzi mogło stanąć wokół Wielkiej Piramidy. Wprawdzie te zmiany już częściowo nastąpiły, ale żeby coś takiego można było zrobić, muszą tam być ludzie, którzy nam z całego serca pomogą. Zarówno w rządzie, jak i we władzach archeologii. Jak ty to widzisz z twojej strony teraz? Andrzeju, zostały tylko 4 miesiące. Na wszystko musi przyjść czas. Kochani, zaufajcie nam. My was prowadzimy. My wam otwieramy drzwi. Słuchajcie swojego serca i pracujcie energią miłości, abyście mieli łączność z nami. Politycznie nie będę mówił, co się wydarzy. Jednak uwierz, Andrzeju, że drzwi otworzą się same. A ludzie nie będą mogli się doczekać całej ceremonii w tym roku. Słucham. Czy wszystkie fundacje, czyli fundacja amerykańska, niemiecka i czy Lucyna też zjednoczą się z nami, żeby dokonać tej ceremonii? Andrzeju, to jest informacja na sam koniec. Słucham. Były wątpliwości, czy energia miłości jest wystarczającą energią, ażeby była tak mocną, aby ochronić całą Ziemię przed skutkami zjawisk kosmicznych. Czy to jest naprawdę tak ogromna energia? Powiedziałem wcześniej, jest to najpotężniejsza energia, którą macie na planecie Ziemia. Tą energią możecie czynić cuda. Pamiętajcie o tym. Jesteście stworzeni na wzór nas, na wzór Boga. Macie tą siłę, tylko o niej zapomnieliście. Więc obudźcie się, bo wy, kochani, naprawdę możecie czynić cuda. Obudźcie się wreszcie. Słucham. Czy obecni tutaj ludzie w jakiś sposób odczują tę energię po wyjściu z tej sali? Za chwilę zakończy się zabieg. Za chwilę podziękujemy anielskim energiom. Ludzie jak odczują, po prostu będą tryskać energią. Każdy indywidualnie, każdy sam w sobie będzie czuł radość. Już to czujecie. A że się popłakaliście, co niektórzy,
to za to was kocham. Bardzo was kocham. Słucham. Ja dziękuję, jeśli mam więcej pytań.